Loża radiowa. No to zaczynamy parlamentarny poniedziałek z naszym pierwszym gościem, poseł PiS Antoni Duda. Dzień dobry. Pan poseł jest także przewodniczącym Opolskiego Zespołu Parlamentarnego. On się zawiązał dość szybko po wyborach. Po raz pierwszy tak skutecznie, bo pamiętam, że w poprzednich kadencjach posłowie za bardzo ze sobą nie współpracowali. Udało się działalność tego zespołu utrzymać w ryzach? Znaczy, ja powiem tak, no myśmy zawiązali rzeczywiście zespół parlamentarny, Opolski Zespół Parlamentarny. Pewne zadania określiliśmy. I pewne rzeczy rzeczywiście można powiedzieć, że w jakimś sensie dzięki pracy zespołu też, ale to nie tylko, zostały załatwione, bo to głównie tutaj żeśmy starali się o inwestycje drogowe. I pamiętam dwa spotkania z Ministerstwem Infrastruktury, w tym jedno z samym ministrem Adamczykiem, gdzieśmy określili priorytety. I obwodnicę Niemodlina określiliśmy jako priorytetową inwestycję drogową. No i mamy, prawda, podpisaną, znaczy jeszcze obwodnicy nie ma oczywiście, ale już jest decyzja, są pieniądze. I to większe pieniądze, bo pamiętajmy, że tam z przetargu wyszło, że 40 no właśnie, milionów trzeba dołożyć właśnie, mało tego właśnie, rząd dołożył. Tak, mało, właśnie o to chodzi, że tutaj mimo, że po przetargu wyszło większe potrzeby niż zakładano, co jest nowość, bo kiedyś na ogół przetargi, z przetargu się oszczędzało. Ale to nawet do 1/3, pamiętam, i takiej. A tu się zaczął już, nie wiem, czy to już jest nowy czas, że przetargi, do przetargu będzie trzeba dokładać. W każdym razie tutaj też, no to tu już musimy nieskromnie przyznać, że nasze starania i nachodzenie ministra Adamczyka, głównie posłów Prawa i Sprawiedliwości, no bo to powiedzmy sobie szczerze, mamy większy wpływ na ministra niż posłowie opozycji. Żeśmy, no, w cudzysłowie powiem, walczyli, że minister Adamczyk dołożył. Rząd dołożył. I łączy też Odra, bo o Odrze też sporo rozmawialiśmy. No właśnie, no rozmawialiśmy o Odrze i też w tym względzie decyzje są w kierunku udrożnienia Odry, także pewne rzeczy, powstanie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie, pamiętamy, za poprzednich rządów absolutnie się nie dało, a myśmy w pierwszej połowie kadencji to się udało zrobić. Także te takie jakby najważniejsze udało się. Nie? Teraz no, powiem tak, no, w tym roku nie spotkaliśmy się jeszcze. No jako, właśnie chciałam o to zapytać. Bo tak. Nie ma spraw? Czy znaczy, atmosfera nie sprzyja? Sprawy by. Znaczy, te najważniejsze zostały załatwione. Oczywiście jest dużo, zawsze jest dużo spraw do załatwienia, ale obawiam się, że w tej chwili byłyby spotkania wykorzystywane nie tak, jak w jakim celu zostaliśmy powołani. Stąd tak jestem ostrożny. Co to znaczy, panie pośle, nie tak, no bo się zbliża kampania samorządowa, więc jak słucham pana posła naszego tutaj z Opolszczyzny, z Nowoczesnej, no to ja nie wiem, czy ten człowiek, czy my na tym samym świecie żyjemy, w tym samym parlamencie pracujemy, czy nie. Jak słucham pana posła z Platformy, byłego wojewodę, to też mam duże wątpliwości, czy on przypadkiem nie zatrzymał się na... Także stąd jakoś ta energia tak jakby została wyhamowana, albo obawiam się, że idzie w nie najlepszym kierunku, stąd... A że nie ma takiej sprawy, która by wspólnie była potrzeba, bo to jeszcze to, żeby... Bo to musi mieć sens. Jeżeli coś da się ugrać indywidualnymi chodzeniem, indywidualnym pilnowaniem, to może chodzi o to, żeby skutecznie, nie? A to oznaczałoby, że już do końca kadencji raczej mamy się nie spodziewać wznowienia intensywnej działalności, no bo atmosfera już lepsza nie będzie. Intensywnej pewnie nie, ale nie wykluczam, że jak coś się, że tak powiem, jakaś zajdzie taka potrzeba i uznamy, że możemy coś wspólnie, no to tutaj ja nie zamykam, broń Boże. Tylko w tej chwili tak
nie wydaje mi się, jak słusznie Ewa zauważyła, ta atmosfera wyborcza będzie trwała długo, no bo po samorządówce kolejne wybory, kolejne. Mamy maraton czterech kampanii wyborczych. No to sami państwo jeszcze powiedzieli, nie? No, cóż zrobić? To jednak polityka górą, jak się okazuje. Ponad podziałami nie zawsze się da. Do rozmowy z naszym gościem wracamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z posłem Prawa i Sprawiedliwości Antonim Dudą. Panie pośle, gorąca dyskusja na temat nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Chce Sejm troszkę zdyscyplinować swoich członków. To jest dobry pomysł? Znaczy, moim zdaniem dobry pomysł, no bo jednak... przepraszam za pewną megalomanię, no ale jesteśmy wybrańcami, nie? Wybrał nas naród, jest nas tylko 560, 460 posłów i 100 senatorów, więc wypadałoby, żeby każdy z nas jednak bardzo pilnował odpowiedniego wizerunku reprezentanta kraju. Także i w to wchodzi różne i zachowanie, i styl bycia, ale przede wszystkim różne wypowiedzi. Także wydaje mi się to pomysł zupełnie, znaczy nie jest to nieracjonalny, normalnie nie powinien być potrzebny. Bo powinniśmy no to... Tak. No, ale no niestety mamy posłów takich, jakich mamy. No ale dodajmy, że istnieją już przepisy, na podstawie których można posłów pociągać do odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie, użyjmy tej ogólnej kategorii. Jest komisja etyki, do której można składać wnioski, są kary regulaminowe. No, to po co właśnie, to jeszcze poszerzać? No tutaj po prostu prezydium Sejmu uznało, że trzeba to jeszcze dookreślić lepiej. No ale opozycja grzmi i mówi, że to będzie bat właśnie na opozycję. Tym bardziej, że marszałek Kuchciński ma twardą rękę. Przekonuje się o tym przede wszystkim poseł Sławomir Nitras, który dodajmy już chce podjąć kroki prawne przeciwko marszałkowi, bo uważa, że stosuje wobec niego mobbing. Tak. No jeżeli mobbingiem jest upominanie i przywoływanie i prośba o nie przeszkadzanie w wystąpieniu premiera. Czyli po raz kolejny obniżanie uposażenia miesięcznego. Premier występuje znów nie na co dzień. Nie? I pan poseł teraz jest znany z tego, że, to są jego pokrzykiwania, jego zdaniem docinki. Po prostu jego zachowanie jest, wydaje się, że kto jak to, ale poseł absolutnie. No przecież obowiązują wszystkich, nie tylko posłów. Wszystkich obowiązują zasady co najmniej kultury. Nie? Przypomnijmy, że to ostatnie wydarzenie to wystąpienie premiera Morawieckiego, które trwało około 40 minut i jak policzył skrupulatnie marszałek Kuchciński, 32 chyba razy 39 przeszkodził poseł Nitras. Bo marszałek ciągle go upomina. Nie? Panie pośle Nitras, pan przeszkadza, nie? Czy tych przeszkadzających jest więcej. A no właśnie, ale po Nitras, obu stronach. Ale Nitras zdecydowanie czuł. Taki ma w tym operandi. No ale widzieliśmy to też na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości, tam gdzie zdenerwował się Janusz Sanocki, który normalnie nie jest łatwy do zdenerwowania, no ale oglądaliśmy to i wyrwane z kontekstu to jego takie wybuchnięcie robiło nie wrażenie nieładne, ale jak się posłuchało to, jak go prowokowali wcześniej, to znam wielu ludzi, którzy komentowali to i bardzo dobrze im powiedział. Może za ostro, ale... No więc tutaj też trzeba patrzeć z siebie, na kontekst cały, nie? No ale czy w tej sytuacji nie należałaby mu się kara za nie do końca parlamentarne zachowanie? No bo zaczynamy wchodzić ale już takie... Ale dostał karę, to finansowe uposażenie. Dostał? Mówimy o Nitrasie. No a ja pytam teraz o posła Sanockiego. Bo mówimy uzasadnione, znaczy, dlatego, proszę państwa, każde zachowanie jest analizowane przez prezydium Sejmu. Także to nie jest, że Kuchciński powie, dzisiaj każemy... Ale w prezydium Sejmu pisma większość. No, ale tam dyskutują, nie? Więc jeśli by było zupełnie jakoś z powietrza wzięty zarzut, no to są pozostali, to w prezydium Sejmu jest więcej niż jeden. A patrząc tak wychowawczo, czy kary rzeczywiście są najlepszą metodą wychowawczą?
No, skoro, wiele się mówi o tym, że niekoniecznie. Skoro inne przywoływanie do porządku, apelowanie do jakiegoś wychowania, do rozsądku osobistego, nie pomaga w ogóle, bo to spływa zupełnie. Jeśli ktoś nie wie, co to jest kultura, no to może finansowo się dowie, nie? Jak zapłaci raz, drugi, trzeci, to może wreszcie zrozumie. Nie ma kar cielesnych w tej chwili. Kiedyś to była chłosta na rynku miasteczka, prawda, publiczna, nie? No, dzisiaj pewnie całe szczęście. Może jakby wprowadzono klapsy, może by to było lepsze. Choć wydaje się, że jest ustawa, oczywiście, która to zakazuje. Oczywiście żartuję, żeby ktoś nie posądził mnie, że jestem zwolennikiem kar cielesnych. Tak, zaraz powie, że chce pan tłuc po głowie. No właśnie, ale wydaje się, że jeśli inne nie przemawiają, żadne inne argumenty, no to powinna przemówić kara finansowa. No. No, pamiętajmy, że to zawsze jest miecz obosieczny, bo dziś ktoś jest opozycją, oczywiście, kiedyś to się też zmieni. Oczywiście, to każdy z nas powinien o tym pamiętać. Jedno jest pewne, to już parokrotnie mówiliśmy, Wersal się tam skończył dawno temu, na Wiejskiej. Znaczy, wystarczy się zachowywać normalnie. Wystarczy się zachowywać normalnie. Normalność coraz częściej jest może rarytacją. Być ostro. Nikt nie karci za ostre wystąpienia w Sejmie. Chodzi o to, że wszystkich nas obowiązuje pewna kultura. No tak, jak ktoś mówi, to po prostu nie przerywamy. No. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. W Loży Radiowej wracam do rozmowy z Antonim Dudą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, szefem Polskiego Zespołu Parlamentarnego. To może teraz, panie pośle, troszkę o wyborach, bo tak wspomnieliśmy o tej kampanii samorządowej. Jak się panu podoba kandydat opozycji na prezydenta Opola? Czy mówimy o panu profesorze? Mówimy o panu profesorze. Kazimierzu Orzogu. Powiem tak. Ja od wielu lat na różnych polach współpracuję z Opolskim Uniwersytetem, jeszcze jako dyrektor Urzędu Pracy. Teraz od tych z górą 2,5 lat jako poseł. Nie miałem okazji spotkać się z panem profesorem Orzogiem. Także no, trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. No, więc, ale kandydatura była dla pana zaskoczeniem? No, absolutnie nie, bo skoro jestem, nieskromnie powiem, człowiekiem, który jednak obraca się tutaj w Opolu wśród osób aktywnych, działających politycznie, samorządowo, to nie miałem okazji w ogóle kiedykolwiek spotkać, rozmawiać z panem profesorem. No to znaczy, że to chyba nie przypadek, tylko chyba się nie udzielał dotychczas. No. No, bo gdyby się cokolwiek udzielał, to pewnie gdzieś byśmy się spotkali przy jakiejś okazji. Także trudno mi jest powiedzieć, ale żeby to nie zrozumieć, że deprecjonuję. Być może nie znam pana profesora, więc w związku z tym trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Czy to jest dobry pomysł? Też no, może to chodzi o to, żeby nowych ludzi wciągać, odświeżyć tę klasę polityczną, w tym samorządową w Opolu, jeśli Platformie o to chodzi. No, to... no a patrząc na tych kandydatów, których już mamy i których się domyślamy z prawie z pewnością, czyli Zjednoczona Prawica, Wioletta Porowska, Arkadiusz Wiśniewski, obecny prezydent, no to jak pan widzi tę układankę? Pojawiło się mocne zagrożenie, czy raczej prezent dla tych kandydatów? Znaczy, zagrożeniem na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest, tym bardziej, że zdążyłem się dowiedzieć, że pan profesor jest raczej bardzo antypisowski, nie? No, wiem, że uczestniczył w jakichś tam marszach KOD-u. Czyli także... nie jest zagrożeniem, bo nie podbierze wam waszego elektoratu. Na pewno właśnie nikt ze zwolenników Prawa i Sprawiedliwości w ogóle dobrej zmiany, rozsądnej zmiany, mądrej zmiany, którą realizujemy w tej chwili w Polsce, nie zagłosuje. Słyszymy, tak, czy widzimy oczami wyobraźni, jak się kandydat krzywi, słysząc, że to jest rozsądna i dobra zmiana. I mądra. No, jego sprawa tutaj. Każdy ma prawo do własnych ocen. Skoro to jest człowiek właśnie związany z KOD-em, no nie wiem, czy związany, ale gdzieś tam mi się obiło, że uczestniczył w jakichś tam marszach i protestach KOD-owskich, no to znaczy, że te poglądy. Także tutaj dla Prawa i Sprawiedliwości, mówię, dla naszego elektoratu to jest osoba, która w niczym nam nie zaszkodzi. Myśli pan, że będzie druga tura? A no, na pewno.
A w drugiej turze wszystko się może zdarzyć. Chyba, że pani Porowskiej uda się wygrać w pierwszej, ale nie są. Obawiam się, że będzie... Łatwe to by nie było, tak łatwe bym powiedział. To by nie było. Jednak urzędujący prezydent zawsze ma ten taki handicap funkcjonowania. Na pewno urzędujący prezydent ma duże atuty. Duże atuty. W mieście jednak się dużo dzieje, także trudno powiedzieć, że będzie łatwo wygrać. Nie? Czyli ale mówiąc o drugiej turze, myśli pan Wiśniewski-Porowska? Wiśniewski-Porowska, tak. Tak, nie Orzuk. Po tej najnowszej informacji. No, gdyby to był Orzuch, no to nie wiem, to by była chyba... Absurdnie. Nie, zupełnie. Nie wydaje mi się, żeby pan profesor, pan Orzuch cokolwiek zaistniał. Wydaje mi się, że to będzie... No nie przekreślajmy. Dwójka liderów przyjeżdża do Opola, żeby go przedstawić światu. Pani Lubnauer i pan... Nie wolno, broń Boże, nie wolno lekceważyć. Nie, absolutnie. Nie w tym sensie, tylko mówię. Jest to osoba zupełnie nieznana w świecie polityki samorządowej. No, ktoś by powiedział, że Andrzej Duda też startował z niskiego poziomu rozpoznawalności. Jest to, zawsze to jest przykład, tyle że Andrzej Duda już wcześniej był ministrem w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, jeszcze wcześniej był wiceministrem u Ziobry, czyli to przetarcie polityczne miał nie był znany szeroko. Doświadczenie, tak. Nie był znany szeroko, no bo był w świecie polityki w drugiej linii, prawda? No, ale funkcjonował w świecie polityki. No tak, i dodajmy jeszcze, że ważni są kontrkandydaci, a wtedy Bronisław Komorowski wyraźnie ułatwił też zadanie. Dużo zrobił, żeby nie wygrać tych wyborów. Tak, to jest przykład podręcznikowy, jak można przegrać. Jak można mieć milioną w kieszeni 80% poparcie i roztrwonić się w pół roku. Idąc za ciosem, powiedzmy, że wspominani przez nas kandydaci już oczywiści, czyli Violetta Porowska i Arkadiusz Wiśniewski, determinację mają zdecydowanie dużo. No, na pewno, i tutaj przemawia za nimi po pierwsze doświadczenie, po drugie, już funkcjonowanie tutaj w Opolu jako osoby działające, aktywne i o znanych mniej więcej możliwościach. Prawda? Natomiast tu profesor Orzuch pod tym względem zupełnie no na pewno będzie musiał się mocno przyłożyć do tego, by się mocniej wylansować, pokazać się wyborcom. Ale dodajmy jeszcze tak dla uczciwości naszej tutaj, że Arkadiusz Wiśniewski wciąż nie zadeklarował, że będzie kandydował. Dlatego powiedziałem, znaczy ja go zapytałem, dlaczego on wciąż udaje, że nie kandyduje. To się tylko uśmiechnął. No ale my pewni jesteśmy. Może bardziej niż kandydat. Prawie pewni. To tutaj też mi się nie wydaje, żeby sobie zrezygnował, żeby odpuścił. Absolutnie. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy po piosence. Wracamy do naszej rozmowy z posłem PiSu Antoniem Dudą. Ostatnia to już część. Panie pośle, festiwal opolski pan oglądał? Czy wczoraj byłem na amfiteatrze. Czyli nie tylko oglądał pan, ale był pan na miejscu. Bo w piątek i w sobotę, w piątek w ogóle nie oglądałem. A w sobotę, tak mogę powiedzieć, jednym uchem słuchałem festiwalu, czyli jakoś tak mnie nie powalił. ten wczorajszy niedzielny koncert? Wczorajszy mi się podobał koncert. I jedna, i druga część. Czyli lubimy to, co znamy? Pewnie coś w tym jest, że jednak... Ale tutaj też za panią Majewską trzeba powtórzyć, że lubimy to, co znamy. No, moja koleżanka Kasia Zawadzka, która dziennikarsko obsługiwała festiwal, powiedziała, że jak usłyszała Alicję Majewską i jej wykonanie, to zostawiła komputer, poleciała zobaczyć, bo tam montowała coś na komputerze. Tak jej się spodobało. Trzeba przyznać, że w bardzo dobrej formie. Bardzo dobrej formie. 70 lat, aż sobie sprawdziłam, bo nie dowierzałam, kto? Kiedy patrzyłam na nią. No, Alicja Majewska. 70? Sprawdziłam. Coś takiego. No, trudno uwierzyć. Więc też konfrontowałam to z wczoraj z obrazem i nie mogłam dojść do siebie. Robi wrażenie. No to tym bardziej. Wydawało mi się, że ona młodsza, dobrych kilka lat młodsza. No faktem jest też i Bogu dzięki, że się skończyły te awantury około festiwalowe, które obserwowaliśmy rok temu. Co prawda próbowano znowu różne tam powyciągać takie smaczki, a to ktoś coś powiedział na scenie, tak, a to feministyczny chociażby wygrał debiuty. Ale chociażby to takie... wczoraj siostry Przybysz pojawiły się w chórku. No pojawiły się i co? I się świat nie zawalił. No nie, ale chodzi o to, że też podgrzewane
to było jakoś tam przez niektórych, choć na szczęście nie przebiło się do głównego nurtu, mam wrażenie. No i nie zaważyło na festiwalu. No można powiedzieć rzeczywiście na szczęście. Choć jednego członka Rady Programowej Telewizji odwołała za zespół Girls on Fire. Który zresztą, przypomnę, właśnie wygrał debiut. Powiedział wewnętrzny skandal, tak? W telewizji wielkiej awantury nie było tutaj. No to Bogu dzięki, impreza zostaje w Opolu. No ciekaw jestem, jakie będą szczegóły tej umowy. Musimy podpytać pana prezydenta, tej wieloletniej, o której się mówi. To już w zeszłym roku ja bardzo ubolewałem i byłem jedną z tych osób, które namawiały prezydenta Wiśniewskiego jednak do pewnych ustępstw, bo nie wyobrażam sobie festiwalu opolskiego bez patronatu Telewizji Polskiej. Komercyjna, teraz tego komercyjna, już nie ma. Komercyjna telewizja, o czym się mówiło w zeszłym roku, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Pamiętamy, były nie? takie, przynajmniej no, pogłoski. No to, to jest koniec festiwalu, nie? W tej, o tym znaczeniu. No tak, to, wszystkie archiwa, które no, wczoraj też mogliśmy no, zobaczyć w trakcie koncertu, no, no właśnie, nie? byłyby wtedy... No. Także tutaj należy się cieszyć, że tutaj doszli do porozumienia i dalej patronat i no, jest to impreza Telewizji Polskiej, o, tak można powiedzieć, w Opolu. No cóż, no to w takim razie przynajmniej jeszcze impreza Polsatu, zobaczymy, będziemy mogli porównać, chociaż ona jest taka, z tego co mówili, taka będzie bardziej lajtowa, mówiąc, tak? Czyli taka bardziej letnia muzyka dla młodych ludzi. No pewnie tak, no właśnie, bo komercyjne stacje telewizyjne mają to do siebie, że te ich festiwale stają się takimi, no, ewidentnie drugorzędnymi. A dopytam jeszcze, czy jakiś innych parlamentarzystów widział pan wczoraj wśród publiczności? Widziałem i Kostusia, i Peczkisa, nie? Z tymi dwoma się spotkałem, ale... Czyli reprezentacja parlamentarna była. Może, żeby jeszcze inni. To jeszcze bym na koniec zapytał panie proszę, bo my to obserwujemy z daleka, a pan w Warszawie jednak bywa i rozmawia z ludźmi. Trzaskowski czy jaki? Znaczy, dla mnie nie ulega wątpliwości, że Jaki to jest absolutnie inna wartość niż Trzaskowski. No, ja się dziwię, że notowaniom Trzaskowskiego, że on jeszcze tam jakieś notowania ma. No, przecież to jest... Ja, ale to jest Warszawka. Tylko, że właśnie mówię, no Warszawa rządzi się pewnie nieco innymi prawami niż każde inne miasto, no ale, ale wydaje mi się, że wybór Trzaskowskiego to dla Warszawy moim zdaniem tragedia. Bo to jest kontynuacja tych rządów, które w Warszawie obserwujemy, które wychodzą na jaw ten sposób sprawowania władzy. Także byłoby to bardzo przykre. To dopowiem tylko, bo sprawdziłam twitterowe konto Patryka Jakiego. Zdaje się, że też był wczoraj na festiwalu, bo widać tu jakieś krótkie filmiki kręcone chyba z ręki. Także o, chyba nie spotkałem. Tak. Nie spotkałem. No a dzisiaj tygodnik sieci piórem Wojciecha Biedronia też analizuje kampanię wyborczą i pisze Blokers kontra Panicz. No tak zawsze są te hasła, obrazki, które mają symbolizację. Tak, jaki spod bloku. Wyoszcza się, nie? Kandydatury, żeby. No zobaczymy, naprawdę jestem ciekaw, jaki będzie efekt. No Paki jakiej na pewno prowadzi bardzo dynamiczną. No, nie kampanię jeszcze, bo to... Prekampanię. No, w sumie to kampanię, no, tylko że no... I widać u jakiego widać jednak tę wolę zwycięstwa. Wielu tak to właśnie komentuje, między innymi zdaje się Biedroń ostatnio tak mocno stwierdził, że to jak się do roboty, wyraźną tak? przewagę. Platformersi, bo przegracie. Choć grunt dla PiSu rzeczywiście trudny, zobaczymy jak się będzie rozwijała ta akcja warszawska. Nie będzie łatwo. Ale my w Opolu też będziemy mieć ciekawe pole do obserwacji. Za dzisiejszą rozmowę dziękujemy. Przypominam, naszym gościem był Antoni Duda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję państwu, dziękuję słuchaczom. Loża radiowa.